Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich widzów na najnowszy film oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 7.22, wtorek, 27 wrzesień 2022. I w ten wrześniowy dzionek jeszcze po ostatniej nocy nakręcę dla Was jakiś materiał. A co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie. Więc miałem na grzyby już nie jechać, ale jednak pojechałem z tego względu, że szkoda mi dzień zmarnować na spaniu. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film. Więc krawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tego kochanym, bo już późno. Więc piękny las, drodzy Państwo, duży, stary las. I zobaczymy, co uda się trafić. Miejmy nadzieję, że coś w tym pięknym, starym lesie będzie. A co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie. Więc, drodzy Państwo, jak to mówię, nie wiem gdzie iść, ale ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Mam i pierwszego rydza. Zobaczcie. Więc do koszyka, a tu dalej są prawdopodobnie sitaki. Zobaczymy, czy to sitaki. Piękne sitaki. Zobaczcie, jakie piękne sitaki. Nic dodać, nic ująć. Cudne, duże sitaki. Piękne. Prześliczne sitaki. Całe stado bardzo ładnych grzybów, ale interesują nas inne grzyby. Sitaków dzisiaj nie biorę, ale ich jest bardzo dużo. A tutaj co mamy, drodzy widzowie? Kozak. Kolejny kozak z tego wtorkowego wypadu. Kozaka przytulę, nie inaczej. Kolejny kozaczek tu się schował. Taki byrtek. Oraz tutaj widzę drugiego ładnego kozaczka. Mamy dwa i widzę kolejnego tam dalej, trzeciego koleżkę. Mamy dwa i tu trzeci. Nie inaczej, trzy kozaki, dokładnie trzy, a tu czwarty, czwarty. I tu dalej widzę kolejne dwa w tych krzorach, kolejne dwa. To będę musiał je sprawdzić, tak aby nie były kapciowate, przynajmniej zdrowe, bo widzę, że tu nawet rosną kapciowate grzyby, więc szukamy powolutku, po cichutku naszych grzybów. I kolejny piękny rydz z dzisiejszego wypadu. Piękny, piękny rydz. A tutaj, oj, jaki wielki rydz. Zobaczcie sami. Dwa duże rydze. Tym też się zaopiekuję, drodzy Państwo. Tym też się zaopiekuję. Oczywiście tym także, więc w niedzielę były borowiki, w poniedziałek były kanie, zaś we wtorek będą mleczaje, rydze. A tutaj co mam? Kozaki. Dwa kozaki, tylko zobaczymy, czy nie zmęczone. Czy nie zmęczone.
wiecie, zdrowe są, ale za bardzo mokre i ślimate, więc przepraszam, ale je zostawię. Interesują mnie z białym sitem, a nie z ciemnym. Widzicie, z takim białym sitem będę zbierał. Więc szukamy dalej naszych wtorkowych grzybów. Ślicznie wyglądają. Ślicznie. O, o takie mi chodzi z białym sitem. Do koszyczka i tu drugie dwa widzę kolejne. Ja tu na pewno przytulę. Jasne. Sztuka. Drugi. Dwa. Oraz trzeci taki obgryziony. No ale są trzy sztuki. Więc drodzy Państwo, trzy pierwsze borowiki były. Przez przypadek, naprawdę, tego dużego zobaczyłem spod liści. Przez przypadek. No ale są trzy prawuski wtorkowe. Las ciekawy, miejsce ciekawe, pogoda odpowiednia. Więc dzień wolny od pracy już po nocy. Więc zobaczymy, co jeszcze dalszy dzień wtorkowego wypadu na grzyby przyniesie. Ale trzy prawuski są, dużo kozaków, rydzy i jest pytkę. Zobaczcie, drodzy Państwo, jakie trzy kozaki, piękne kozaki. Jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, jakie piękne. Sztuka, dwa. 3, 4, 5, 5 ko siebie rosnących kozaków. Nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, obok prawusek rósł. Tych pięknych pięciu kozaków obok prawusek. Malutki, ale jednak jeszcze rosną te grzyby. I znów piękny wtorkowy kozak. Czyżby wtorek dniem kozaka, czy rydzowym? Zobaczymy, czego będzie więcej. Czy kozaków, czy mleczai, zwanych rydzem. Więc, drodzy Państwo, jest superowo. Więc teraz ja już odbijam w górkę trochę tutaj. O, tutaj. Z dala od drogi. Tam samochody słychać. Jeżdżą. A ja blisko drogi zbieram sobie grzybki po nocce w ten wtorkowy dzionek. Więc uderzamy tutaj przy ciebie w te krzaki i zobaczymy, co i jak. Dobrze, jeden, drugi z białym sitem. I tu widzę kolejnego. Kolejnego widzę. Kolejnego pięknego kozaka. Na suszenie. Jak znalazł białe sito, takie mnie interesują, nie kapcie. Mamy trzy, więc fikumiku znajdą się zaraz w koszyku. I kolejny w trawie się chowa. Po tym deszczu sito białe, więc będzie jednak chyba wtorkowe kozaki. Lecz trafiają się też piękne wtorkowe rydze. Mam dylemat co do tytułu filmu. Czy o kozakach, czy o rydzach. A tu co mamy? Co tu? Ojo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 j
Państwu. 4! 1, 2, 3, 4 widzę. Bo tam jest maluszek. Więc jakie piękne te borowiki. Odgarnę delikatnie, aby zrobić fotkę, nie uszkadzając liści rosnących koło grzybków. Więc piękne, piękne świętokrzyskie prawuski. A tutaj, zobaczcie, 4 prawy. Jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Wtorkowe, piękne borowiki. Przytulimy je, nie inaczej. Och,
Piękna sztuka. I te dwa. Ło. Zakryjemy dziurki. I piękne borowiki z torkowego wypadu. I jeszcze oczywiście tego. Tego. Chodź tutaj do Pysusia. Chodź. I tak to mniej więcej wygląda. Jest bajecznie. Nie inaczej. Idę sobie dróżką w prawo, w lewo, tak ja szukam. A tutaj zobaczcie, przy samej drodze, dosłownie przy samej drodze, tylko czapka. I to będzie prawusek. Prawusek, nie inaczej. Piękny, prawy grzybek. O, więc go wyjmiemy. I jest taki dorodny prawusek rosnący przy drodze. Piękny grzybek. Przyznać musicie mi rację. Więc fiku, fiku znajdzie się w pyzowym koszyku. Lecz kucając, dostrzegłem chyba drugiego. Więc zasuwam po niego. Jest dosłownie tutaj, tutaj, tutaj. Jest, jest prawusek wtorkowy. Piękny, wtorkowy prawusek drugi i szukamy dalej naszych leśnych grzybów. Więc jak przy drodze, to idziemy dalej i z daleka widzę coś. Zobaczymy, czy to prawusek, bo się rozglądałem na prawo, na lewo. I co mamy? Co mamy? Prawuska. Nie inaczej. Jest borowik. Jest borowik. Nieduży, ale cieszy. Jak widzicie, przy drodze. Powiem tak, drodzy Państwo, zmiana lasu. A tutaj nie ma ani jednej kani, czubajki. I to mnie cieszy, bo moja żona już powiedziała, że za dużo tych kań przynoszę. Ale jak miałem smaka na kanie, to czemu nie? I cieszę się, że nie ma sów kani, ale tak, dla Was taka informacja, że ani jednej jeszcze nie trafiłem, nawet małej, więc widzicie, zmiana lasu na inny i inne grzyby się trafiają. Widzicie, drodzy Państwo, na przemian piękne rydze i kozaki. Pół na pół znajduję kozaki z rydzami, ładne, ładne, więc jakiś tytuł zawsze wymyślę. Wtem wtorkowy po nocy dzień. Znów kolejny piękny. Dwa. Ładne, ale widzę trzeciego tam dalej. Więc zasuwam po niego. I tak. Widzicie sami, jakie piękne, dorodne, prawdziwe mleczaje, zwane rydzami. Piękne. Piękne te rydze. Piękne te rydze. Piękne. Piękne rydze. Piękne. Nie inaczej. I to najbardziej smaczne z mleczajów, czyli prawdziwe rydze. Ten gatunek jest najsmaczniejszy, drodzy Państwo, więc tak to trafiłem. Nic dodać, nic ująć, więc chodzę i sobie zbieram i będzie pyszny sośk z tych grzybów. Będzie pyszny sosik z tych grzybów. Tu zostawię koło kozi brody, której oczywiście nie wezmę, tylko zbieram rydze. Ok, aż się zmęczyłem. Ok, i szukamy dalej.
Więc jest bajecznie. Oj, widzę znów dużego ryza. Dużego widzę. Prawo, w lewo. Przez krzory. Nie połamać gałęzie. Żeby tylko... I takie piękne. Zobaczcie. Prawdziwe rydze. Dosłownie. Dosłownie. Nie inaczej. Wow. A tu mamy kozi brodę, znów następną, którą wam pokażę, ale jej nie zabiorę, ale jest piękna kozi broda. Zobaczcie, jaka ładna i smaczny podobnież jest ten grzyb, ale go zostawię. Mamy dwa piękne rydze. Jeszcze. I coś wam pokażę. Zobaczcie, co tu jest. Ja nie zbieram sitaków z tego względu, że nie miałbym w co osadzić ich. Ale zobaczcie, jaki piękny, dorodny sitak. Tu sitaki i tu. Zobaczcie, jakie piękne te sitaki. Ale zostawiam. Szukam tylko rydzy, które rosną w pobliżu sitaków. W pobliżu sitaków. Dwa kolejne. I tu kolejny. Jest bajecznie. Okej. Okej, nie dam se spokój. Dobrze, że mam drugą siatkę na drugie grzyby, ale tego tyle jest, drodzy Państwo, że bardzo dużo. Okej, 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 okej. Ponad połowa kosza. Tam trochę na dnie kozaków, osobno borowiki. I reszta rydzy. Zobaczcie, ciekawe miejsce na te rydze. Cały kosz, ale w torbę będziemy zbierać. I tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie sami. Tam kolejne dwa piękne. Tu kolejne rydze. Więc wszystko przytulę. I będzie pyszny sosik z rydzy. Okej, więc tyle ich było w tym jednym miejscu. Więc muszę poukładać jakoś to w koszyku. Jest bajecznie, drodzy widzowie. Bajecznie. W ten wtorkowy dzionek po pracy. No i w końcu borowik po tych rydzach. Jedna sztuka, ale cieszy. Wtorkowy borowik po tych rydzach, które rosły praktycznie wszędzie. Więc go przytulę. Więc drodzy Państwo, godzina 10:16, trochę odpocząłem. I widzicie, teraz wziąłem sobie siatkę. Tamte grzyby schowałem, przykryłem w miejscu takim, żebym znalazł. I teraz szukam rydzy, bo są, czyli prawdziwe rydze, najsmaczniejsze z mleczai. Więc widzicie, teraz w siateczkę i trochę ich pozbieram. Tak mówię, póki są i będzie pyszny sosik. Więc tak to nawet nie obieram, nie odcinam, bo jeszcze muszę jechać do domu, a różnie to bywa. Więc pokażę wam na końcu, co udało mi się trafić. Oj, 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 z tymi krzorami. Co udało mi się trafić, więc tak mówię,
zbieramy szybko rydze. Więc na końcu pokażę co i jak. Tu są rydze i niespodzianka, czyli prawusek. Jak to mówię, niespodzianeczka, ale dalej szukam prawdziwych rydzy i będą rydze w ten wtorkowy ciadek. Zobaczcie, jakie piękne rydze. Prawusek, więc szukałem obok kolejnych. I zobaczcie. Oj, 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 oj. Jakie piękne. Trzy borowiki. Jeden. Dwa. Trzy. Więc oczywiście przytulę od najmniejszego. Jakie piękne. Borowiki. Sztuka. Druga. Oraz trzeci gwóźdź programu. Nie inaczej, drodzy widzowie. Nie inaczej. Jaki piękny prawusek. Oj, 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 oj. Jakie piękne te borowiki. Dobra. Więc pójdą do reklamówki. I później muszę pamiętać, drodzy widzowie, o grzybach, które schowałem. Tych, które dzisiaj znalazłem. Ale borowiki cudne. Jest pytkę. Tak to można zbierać, drodzy widzowie. Tak to można zbierać. Nic dodać. Nic ująć. Wszędzie. Muszę uważać, żeby nie zdeptać. Prawuski w środku. I zbieramy rydze. Zbieramy rydze. Ale będzie uczta. Ale będzie, drodzy Państwo, uczta. Nic dodać. Nic ująć. Uczta będzie. Okej. Zbieramy dalej. Wszędzie rosną kilka rodzajów tych mleczai, ale te są i prawdziwe rydze. Więc widzicie, borowików już śladu nie widać. Zapełnia się, a ja cały czas systematycznie zbieram raz za razem. Czyli wszędzie rosną, więc szybka piłka i zbieramy, szukamy grzybki nasze, wszędzie rosną, gdzie się nie spojrzy, tam grzyby, a ja po nocnej zmianie. Taka ciężka praca, drodzy Państwo, ale nie czuję się zmęczenia, szukając grzybków. Wszędzie rosną. Gdzie nie spojrzeć, tam grzyby. I za drzewem, i przed drzewem, i z wszystkich stron. Dobrze, zmęczyłem się, teraz to pozbieram i pomału będziemy kończyć. Z jednego miejsca tyle, ale dorodne, grube grzybki. Więc wsypujemy tam na prawuska i pomału będziemy już wracać do domu. Więc drodzy Państwo, kończę na dzisiaj tą dzisiejszy wypad na grzyby z tego względu, że zapomniałem, że ja po nocce muszę odpocząć, ogarnąć się. Grzyby pomóc obierać, czy coś w tym stylu i przyszykować się na jutrzejsze wędkowanie, czyli gotować kukurydzę,
przyszykować sobie wędki, sprzęt, parasol, bo ma padać. No a czas biegnie i jeszcze muszę iść teraz odnaleźć grzyby, które schowałem, które wam na końcu pokażę. Więc, drodzy państwo, ja już idę i tak to mniej więcej wygląda. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego się ma pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć. I tutaj te prawózki oraz nieczyszczone rydze. Więc idę do koszyka, tylko gdzie ja go teraz schowałem. Samochód słychać, droga jakaś tam jest i przy drodze w rowie go schowałem. Więc tak, aby nie łazić. I tak to mniej więcej wygląda, czyli tu są nieczyszczone oraz prawózki pod spodem oraz maślaczki jeszcze znalazłem. O. I cały koszyk, który schowałem, ale muszę najpierw go trafić. Jabłonie rosną, jakieś jabłko zjem, bo bardzo jestem głodny. Drodzy państwo, tyle godzin bez jedzenia. To wiecie, tu jest jedno i tu drugie, czyli dwa jabłuszka zjem. Ja do pracy nigdy jedzenia nie biorę, a bezpośrednio po pracy na grzyby i tyle godzin, więc zgłodniałem, więc smacznego. Idę do wyjścia z lasu znajdź swój koszyk, który schowałem, i wszystko wysypane jest bajecznie, nie inaczej, drodzy państwo, bajecznie. Wtorek rydzowy, nie inaczej. I jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną. Jadę na Kielce. Cześć.